Dom rodzinny. Jest muzyka, muzyka, jeszcze raz muzyka. No i rosło w niedzielę. No i rosło. Nie chciałabym być dorosłą, bo uważałam, że dorośli mają zawsze dużo do zrobienia. A mnie towarzyszyło przedziwne uczucie, że ja czułam się starsza niż byłam. Te 2 miesiące w powstaniu uczyniły mnie co najmniej o 10 lat starszą, dorosłą psychicznie. Ja później byłam właściwie wychowana na Makuszyńskim. Bardzo mi jakoś trafiał ten pisarz do serca. Ania z Zielonego Wzgórza. To jest taka rzecz, którą pamiętam do dzisiaj i wracam do niej. Boże Narodzenie właśnie u mojej babci ze wszystkimi moimi kuzynkami. To są najwspanialsze moje chyba wspomnienia. Przed wojną Filharmonii występowały największe sławy świata. Między innymi przyjechał w recitalnym sam Rachmaninow. No więc on skończył brawa, brawa i schodził ze estrady i zobaczył właśnie mnie z tatusiem. A to moja córeczka Danusia, ona nie grała na fortepianie. To było dla mnie wielkie, wielkie, wielkie przeżycie.